Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle, a także Kondzio, siema, siema. I lecimy, no właśnie, plan jest taki, że zrobimy jeszcze do końca dwie misje poboczne, które nam wyskoczyły, tak żeby było co wsadzić w Jacka, a później ruszamy z misją główną. No chyba, że te poboczne jakoś wyjątkowo długie się okażą, bo to też nie wiadomo czego się spodziewać. Myślę, że nie, takie dwie bardzo podobne i dokończymy sobie wątki, to jest ważne. No właśnie, bo to jest z perspektywy fabuły i tak ogólnie, nie? To... Tak, jak zrobiliśmy 2/3, no to trzeba. Wygląda jak miejsce walki. O, i jest Jacek, weź mi ten samochód, tu przenieś. Dużo? Jest dużo, patrz ile... Jo, co to jest na tym miejscu, tu masz salwy. Wiesz co, mi się wydaje, że tu może być ciekawie, nie? O, już jest ciekawe, dobra, kurczę. To wiesz, co tam masz? A ty już zszedłeś na dół? Tak. Bo nie wiem, czy ciebie wspierać. Nie, jeszcze jestem u góry, nie? Możesz wspierać, będę szarżował czasami. Ja będę lancerkę tutaj ładował. Tylko wiesz co, może granat rzucę, tam będzie lepiej. Leci! Ile tego idzie? No idzie, idzie. Właśnie się zastanawiam, czy salwę na nie stracić, no ale niech będzie. Bo jok, to salwa na nich pięknie wchodzi, tak pojedyncza. Chyba trzeba. A widzę cię z boku. Wiesz czego się boję? Że zaraz tutaj wjedzie rój, nie? I wtedy ta salwa rój będzie wjedzie. Jak znalazł. Czy on idzie przeładować? Nie, nie. No. Rój, chodź. Dobra. Mam dobrą miejscówkę. O, wiesz co? Idzie rój, idzie rój. Dobra, coś szybko strzelnego. No, ja próbuję z tej salwy, ale o, czasem trafi, może w ten blik? Jak uciekło! Co tam? O nie, dwa roje. No. Jacek. Aha, moment, ja myślałem, że jestem tu bezpieczny. No to pięknie, Jacek, dawaj, no gdzie tam? No Jacek. Nie w tej grze, nie ale, w tej grze. Ale się bawi, no co za wariat. Co on robi z tą giwerą? No, właśnie nie wiem, wiesz, chce mi dać, ale nie może. Oddawaj, dobra, jestem, ale Jacek jest łobuz, wiesz, w takim momencie się bawić. Jacek dobra. Jest łobuz, czy leci na mnie rój jakiś? W jeden już pruje. Nie no, ja mam też jeden. Dobra. Dobra, Jacek, weź się tutaj. On ma teraz humor. Więc uważaj na niego. Dobra, ten już jakby się przyrzedził ładnie. Ostatnie strzały. I tyle. Jest coś tam jeszcze silnego na ziemi? Tam jest salwa. Idę po salwę. Trójstrzał jeszcze był. Jeden podniosłem właśnie. Dobra. Co, już leży wszystko? To po co mi ta salwa? Wezmę pogrom, to już świat się kończy. Nic nie masz lepszego. Weź sobie amunicję do niego, nie? Kurczę, tu kolejna salwa. A nie, to pogrom. Dobra. Pogrom szarańczy. Czyli, o, jest ten. Czyli wygląda na to, że salwa jest spoko na takie naziemne, a na te latające, no to trójząb. Trójstrzał. O Jezu, trójząb. Już się nie oduczę. Trójząb też mówię, no. Tutaj co mamy? Salwa. No dobra. Bierz, też. Bierz. O, jest trójząb, jest jeszcze kartridż, ale tego dają tutaj. I jest główny safe. No, czyli chyba będzie ostateczne ulepszenie. Jack, safe. Open. Bo wiesz, możemy to wziąć na nasz ślizgacz, nie? Te bronie. I co tym razem Jacek dostanie? To jest finał. Chyba tak. Może to legendarne to złote. Wyrok śmierci. Ataki wymierzone we wrogów pod wpływem impulsu zadają 20% więcej obrażeń. Okej. Okay. Tylko zobaczmy, gdzie to jest. Który? Ach, tutaj impuls. Ale to byśmy musieli impuls wtedy mieć odpalony zamiast leczenia. To i tak leczenie lepsze, nie? Ale miejsce katastrofy zaliczone. To złote, tak? Wyrok śmierci. Kurczę, bierzesz salwę, to ja bym wziął trójstrzał na nasz pojazd. No, dobra. Także mieć różnorodność małą. O
Chyba, że coś tu jeszcze przyjdzie. Trzeba sobie radzić, weźmiemy na misję górę. Tu też jest trójstrzał, no pięknie. Trójzą. Trójzą, no. No właśnie, to będziemy mega gotowi teraz na te główne misje. Jak z czymś takim zajedziemy, to... Ale nie możemy tu. A i co? Ale wiesz co? Nie, możemy. Jacka zatrudnimy do tego, żeby nam wziął. Nie ma tak. Myślisz, że za takie ulepszenia to... No. Tyle wpak... A nie, mam ze sobą. A ty nie masz? Masz też. Ład też mam, ale śmiechowo. Wyczuli, że i tak chcą ich oszukać. No, mówią, a dobra. Niech mają. I tak ich słyszymy cały czas. No, ale wiesz, tak śmiechy śmiechami, a może jest jakiś podsłuch stały w tych grach? Nie wiem po co. Przynajmniej mają na żywo te transmisje. A jako pierwsi. Ale pięknie to wygląda. Jeszcze jakby tak móc jeździć i strzelać z tego, nie? To co? Dobra. Punkt numer dwa, tak? To jedziemy na tym rowerze. Teraz ostatnia poboczna na tym obszarze, no. Mhm. Zbliżamy się do końca, nieuchronnie. No, taki się wydawał potężny, że będziemy tu długo siedzieć, a jak dobrze pójdzie, to... Nie jest rozwleczone na pewno, nie? Mhm. I te poboczne też są tak dobrze wymierzone. Ale znając inne Gearsy, to i tak ładnie tutaj poszaleli. Dobra, będąc przy szaleństwie, wysiadka. Rozumiem, że tę potężną broń na misję główną bierzemy, tak? Tak. Teraz idziemy z pogromem. Panie, coś przydatnego dla Jacka poproszę. Będzie się nieśmiertelnik. O, ale to tak nasz jest, jakby. To jest ten. Szarańczy, nie? No właśnie to jest przeciwników, nie? Uh-huh. A Kate ma taki. Więc to jest główna oś popularna teraz. Tym medalionem jesteś? Całym. Jesteś. O! Oni są... Już tu? Ale oni... Co, oni nas nie widzą? Co, może udałoby się go ściągnąć? O! Jest! Chociaż raz w tej całej grze mogę... O! Tak! I teraz pod F! No dochodzi. O, czyli nie wiem jaki tam masz, ale... Już nas widzą. O! Ale dostał z pogromu. Snajpa. O, wjechał we mnie snajperka. Ja chyba broń wymieniłem na jakąś słabą. Jak zwykle. Ale snajpera ściągnąłem tak. Duma. Jeszcze raz na ulepszony strzał. Chodź, to snajper numer 2. Rozkręcam się z tym. Wiesz co idzie? Twój kolega od broni ręcznej, nie? Warrior. O. On ma pancerz. Ty mi tu palnął. Nie wiem, ale... Naszemu koledze nic się nie stało. Dobra. Zjechał kask. On ma mocny czajnik jeszcze. Mhm. Oj, się rozpędza właśnie. Oj, leżę. Wiesz? Tak połowicznie, ale co to za życie. Dobra, wracam. Tu jeszcze są inni. Uwaga. No pięknie. Biegnie za mną. No ja wiem. Dobra, leci. Dobra, idzie do ciebie. Ja bym spróbował go. Ja pogrom. Nie wiem, czy z tyłu jestem w stanie. Kurczę. Jeszcze masz snajpera na plecach i gościa tam. Strzedł mi. Mhm. Kurczę. Ale dałem nura. Dobra, jeden zjechał. Gdzie mi tu tego lancera dali? Dawaj, czy on się na mnie uwziął, czy o co chodzi? Chwilowo chyba tak. Chyba, że idzie do mnie, to wtedy powiedz. O! Jeden jakiś minion mały. No, słyszę harkanie u mnie. Jak to się od niego odbija? Czy wiesz co, ja spróbuję tamtych ściągnąć może, skoro on się tobą zainteresował teraz. No, mniejszych, bo to nie daje rady. No. A jak coś to jest odłamkowy. Ciekawe czy on, wiesz, czy on atakuje hosta serwera? Nie, bo przed chwilą mnie też atakował, nie, więc... Ole im tam frak ładnie biega. Pokrojeni. Uwaga, szarżuje, możesz też wyrwać. Czekaj. Ale płoteczka... Aj, zapomniałem, no nie. Jest snajperka. Dobra, nie. Zmieniam. Mogę zginąć za chwilę. Mam nadzieję, że... Kurczę, tylko wiesz co, ty jesteś w śniegu, że nie widzę ciebie. Czy on się regeneruje? Nie regeneruje się, ale jak mu trafisz w pancerz, to w ogóle nie dostaje obrażeń, nie?
muszę zejść do ciebie, bo nie widzę nic. Nie, tylko w głowę lutuję, nie ma co. No ale wyszło ze snajpy. I jeszcze mam ulepszoną snajpę, żeby teraz... No jest strzał idealny, strzał życia, strzał serii. Jechały główki, tylko ja niepotrzebnie może do niego przyszedłem na szarże. No siema, dobra. Biega za mną. O, no już maloła. Tu jest jeszcze gość jeden. Już nie. Jak tam jego życie? O! Aha, bo główka, dobra, poszło. On wybuchnie? Ja chcę, czekaj, co ja chcę? To ja wezmę jego broń teraz. Co tam masz? Bułę, nie? Snajperka. No jest, a snajperka też była spoko, ale no chyba buła, chociaż nie wiem, czy z bułą chodzić, ale trochę bym co pobiegał. To buła? Nie miałem buły chyba jeszcze. Nie, miałeś na buławę, to ta, co się psuje, nie, z czasem. A, buława, dobra. Buława, albo wiesz co, jednak snajperkę bez ammo do niej. A tu chyba jeszcze jedna była. Ale super to snajper jest. Chcesz... Ja pamiętam, że właśnie lubiłem w jedynce tą snajpę. Mhm, chcesz bardzo buławę? Już było. Nie, snajpę, bo nie miałem teraz. A to snajpa tam leży też koło tego trupa jedna, nie? Właśnie mam. Jak ja z ammo wyglądam? Jak u ciebie amunicja? Słabo. To ci zostawię paczkę, a to by mógł mi przynieść... Jack, fetch! Masz coś wybuchowego, czy nie? Nie. No ale dobra, spoko. Dobra, wezmę to, a to myślę, że będzie do snajpy może. To co, bierzesz kości, czy nie? Nie, jak coś możesz sobie otworzyć już tą skrzynkę. A, tu. Już jest safe? A nie, to jeszcze nie safe. A nie, jest chyba to. Dobrze, to jest to. I cóż tym razem? Element wygląda na podzespół. A. Zamraża wrogów i obezwładnia. Ulepszenie wybrane automatycznie. Ale kiedy to? Błyskawiczne zamrożenie? W którym miejscu to jest? O, to jest w błysku. Tylko musimy z błysku korzystać. No to spoko. To spoko. Chcemy błysk na razie zmienić? Znaczy mamy błysk, nie? Bo błysk albo jest pułapka rażąca. Z pułapki nie korzystamy, to ten błysk spoko. Tylko trzeba z niego korzystać teraz, nie? Czy teraz jest wybrana chyba pułapka, nie? Nie, teraz jest błysk i medyczny, przynajmniej u mnie. Ej, wiesz co? Każdy może sobie dostosować. Tak mi się wydaje, no. Wcześniej też tak mi się... Myślałem, że jest ogólne, czyli... Jack, różne polecenia. Spoko. Mm-hmm. Każdy może sobie wybrać. Nawet wygodne, nie? To... No, spoko. Kurczę, granatnik tu był. Wracamy. To co, zrobiliśmy tak? Wszystkie misje poboczne? No chyba, że gdzieś jeszcze się wykryła jakaś taka, wiesz, na jedno wejście, to co mieliśmy wtedy na koniec. Ej, zagubieni outsiderzy jeszcze zostali. Nie mamy jeszcze? No to możemy poszukać. A faktycznie. No właśnie, bo teraz dostaliśmy taką pojedynczą misję, nie? Halo, już na miejscu przed misją główną. Z nadzieją, że to tu znajdziemy zgubę. A podobno ma być coś jeszcze poboczne, no. Tak, no tak. Zjechaliśmy całą mapę, już i wszerz. Teraz tak, outsiderzy. Weź broń. Tak. No już raczej tu nie wrócimy, nie? To co mogliśmy widzieć, to widzieliśmy, chociaż... Nie, to nie wygląda jak wieża taka, znaczy... Z daleka wydawała się większa, dalej. Nie? No. Wieża jest dalej. Na zdjęciu była większa. No. To może tu ta poboczna jeszcze będzie. Tak. Del, to musiał wygląda. O, patrz, odkryto. Podstacja. Tak, jest znak zapytania, jest dobrze. Super. Outsiderzy, no i... Gra gitara. Wiesz co? Tylko mamy kartkę jakąś. Zapiski Leny. Z tej strony Lena, jeśli mnie szukacie, to poszłam do drugiej wieży, żeby sprawdzić, czy działa, bo ta, w której jesteście, z całą pewnością padła na amen. W środku jest norsko. W kokonie. Zamknęłam go, żeby nie mógł nikomu zrobić krzywdy. W tym stanie i tak nie dałabym rady mu pomóc. Jeśli nie uda wam się do niego dotrzeć, jeśli jest już za późno, cholera. Po prostu zróbcie to delikatnie, dobra? Bo był z niego dobry chłopak. From Lena, the outsider we found. Her friend got potted, so she locked him in here. Which means he's still inside. Del, the security code we found. To co? Na kokonik lecimy. O. No, ale wiesz co jest ciekawe?
No. Że jakbyśmy tutaj przyszli wcześniej, to byśmy nie mieli tego kodu, nie? To pocałowalibyśmy ten klawiaturę kodu, tak? No, nawet Darek by nie pomógł. Nawet Darek. Ani teraz... Jacek. Co z naszą bronią? Tracić tutaj to, co mamy, czy? Kurde, no nie można odłożyć. O! No dobra. O! Salwa? Ja mam salwę, więc to jest nieciekawie. Dobra. Wiesz, zawsze można przy wejściu zostawić, nie? Zostawiłem. Ja nie wiem, czy tracić. Wiesz co, tu już jest safe. Tylko moment, tu gdzieś miał być kokon. Chyba, że to ten ktoś, kto wyskoczył do nas, to był kokon. Jack, set that safe. Nie, nie. Gdzie jesteś? O. Pokój obok. I dużo więcej tu się nie dzieje. O, chyba coś do porażacza mamy. Jak ze Spidermana pajączki wygląda. Tropiciela. Boty rażące gonią cel i zadają podwójne obrażenia. Ulepszenie zostało wybrane automatycznie. I teraz mamy problem, czy chcemy botę pułapkę rażącą, czy błysk, który zamraża. Czy wiesz, czy takie bociki, które chodzą i jeszcze dwa razy bardziej rażą. Te boty były niezłe, nie? Ja wezmę sobie pułapkę chyba, no. To ja też może. Zobaczymy to w trakcie. Ale... Looks like a modded tracker part. Yeah. Well, something good came out of this at least. With that, Jack's shock trap now has homing. Okay. That's good. No i co, udało się? Wygląda na to, że wszystko. Czyli to ten kolega musiał być w tym czymś, co wyskoczyło na nas, nie? Kurczę, no to... Myślałem, że coś tu więcej, ale jest okej. Okay. To co, idziemy na tą główną, nie? No dobra, to możemy ruszać. Jeszcze mamy chwilę. Mamy zabawkę, pestki. To na główną chyba tu przez bramę, nie? To... Tu, nie? No. Wydaje mi się, że ta sama. Thanks, Del. Flaga. No pięknie. Nie no, bo ja nawet nie rozgrzałem dobrze tego tutaj. Trójstrzał, trójzęba. Ja sobie strzeliłem dwa razy, niedługo bym się poczułem. Wysadził. Tyle. O, a nie, to kruki. Every time I think it can't get any colder. Toki Hitchcocka. Kruki tutaj były. Nie raz. O kurczę. No. O. Co, masz wizję? Nie, jeszcze. Czekasz na moje wizję, tak? No. Będę ci opowiadał, co mi się śniło. Kurde, daleko do tej wieży. No. Chociaż tu wszędzie wydaje się na początku daleko, a później jest całkiem spoko, nie? Szybko biegają. Did Raina ever do anything suspicious? I mean, why does she even have that amulet? I've been thinking about that. There was a lot she didn't tell me. How she met my dad, why she never knew her own mother. All she'd say about her father was that he was bad. I know she grew up rough, but where she came from, that's a mystery. Obviously she was hiding something. What? And why? Well, I hope we can find you some answers. Yeah, me too. Może romans z tymi tutaj brzydalami. Ale no... Po czwórce mniej więcej wiadomo, o co tu chodzi, ale nie będę mówił. Niech to będzie tajemnicą do tego. No. Największa tajemnica tej gry. O, widziałem główkę. Cisza przed burzą. I co znowu? Z jakiej broni? Czy po cichu? A patrz, ruina cienkim lodzie. Wiesz co, ja może rzucę granat odłamkowy. Co o tym myślisz? Dawaj, dawaj. Chyba o to mu chodziło. Doleciał? No jakie to było piękne. Oj. O, w sumie tak. Jakie to było piękne. No. Jak szybko zamarza, nie? Ale to wiesz, to w dwie strony może działać czasem. Ale masakra, mega. A widziałem, że jeszcze jeden tam szedł. Wiesz co możemy? A co ten... na to? Dobra. Chciałem przetestować naszą pułapkę na nim. Wiesz co? Spróbuję przebiec. Po cienkim lodzie stąpasz, pamiętaj.
Ale jaja. Snajpa. A faktycznie. No ta broń jest piękna, tak żeby na raz zdjąć, nie? To masakra. O, o. I co, lodzik? A czy... A ja też mogę tym ciąć lód. Ale mega. No. Patrz jak się zachowują, nie? Aha. Chcą wyjść ewentualnie jeszcze. Nie wiem, czy czekać aż przyjdą na lód, czy... Możesz, możesz pokazać. Znaczy, no. No. Gorzej jak się... Wiesz co, chyba... Chyba zrezygnowali z tego Uczą się na błędach. Kumple im powiedzieli ze świata. Co, tak trochę mnie kusi, żebym ja stanął na lodzie, a ty byś mi strzelił pod nogi, nie? No, ale wątpię, żebym to przeżył. No, pewnie dead jest od razu. Jeszcze trochę salwy jest. Jak to szybko idzie w ogóle z tym, nie? A, czekaj, snajperka mówisz, że jest gdzieś tutaj? Mam ammo wziąłem. A, wziąłeś ammo, to dobrze. Co tam jest? Ta misja? O, tam. Widzę odważnie się, że zatrzymujesz na tym lodzie. Koło będziemy chodzić tam. Hmm. To wygląda, jakby w drodze powrotnej miały wyskoczyć jakieś tutaj robociki. Come on, I'll give you a boost. O, o! Co tam? Wizja. O nie! Hey, what gives? Sorry, got distracted. Wuja mnie wyzwał od najgorszych i że mi już nikt nie zaufa. Kurde, a ja czekałem bidny i krzyczałem. Ale fajnie to zrealizowali, nie? Że jesteś w koopie i jeden ma wizję, a drugi do... Naprawdę fajnie, super. Mamy safe, jak coś. Granat odłamkowy, max. Dobra. Open the safe, Jack. Weź, weź. To wygląda trochę jak ulepszenie do Jacka, nie? W tym sejfie. Jasne, jasne. Ale to A, dobra, o nie, komponent. Już się przyzwyczailiśmy, nie? Do takiego dobrego. Patrz, ile tu tych robotów siedzi. No widzę, widzę właśnie. A gdzie ja straciłem? Wiesz, na co? Wizji. Na wizji straci, ale on przepadł ten trójstrzał? Kurde, wiem. No chyba tak, dobra, to możemy iść. No, nie będę chomikował tam. Ja tu tak czekałem. Chcesz salwę? Mogę ci pożyczyć? Nie, nie, nie. No na wyczerpaniu taką. Tylko ja bym... Dobra, to nic nie ma. 9 strzałów. O, to taka połówka. No. Pogrom, nie chcesz? Ja wezmę na finał. Tak, ostatnia misja, nie? Z pogromu. Ostatni strzał z pogromu w grze. O kurde. O, 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 o. Dobra, musimy tego, co tam lata. Tego robocika. Salwą w niego, nie? Jest opcja. O, snajperka zdjęła mu pół życia. Uwaga, to wiesz co, możesz salwą, tych blisko jeszcze tu ktoś idzie. Dobra, nie. Załatwiony, o, o, ale mnie coś bije. Uważaj, uważaj. No, wiesz co, życie bym dał nam. Dobra, żyjemy. Nie, no to nawet dobrze wymienili tę snajperkę. Dobry moment. Tu coś do nas się czołga. Uciekaj! Kurczę, przecież trzeba było im na lodzie zrobić dziurę. O, jak mnie się tu dopadły. Nie, ja muszę zmienić już. No, 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 no. Już my nawet do niego nie podejdziemy bliżej, ale ja mam do snajperki sporo. Jak ja bym tak rzucił im granat, to on tak się na lodzie rozjada. Ale to... Mógłby szybciej wybuchać. Tam nie podejdziemy, co? Jak... Nie ma co ryzykować, nie? Czaj, on chce wybuchnąć na mnie. Dobra. Nie mogę się za tą osłonę wziąć. Kijanki. Wiesz co? Tylko ja bym wziął tak. Przeładował sobie snajpę. Gdzie on ma słaby punkt? Okay, tu na brzuchu, ty. Nie? Nie. W którym miejscu on ma słaby? No tam próbował, a wyżej też, nie? Idę za kamień. Tam jest taki. Trochę w brzuch, ale on ma zasłonięty. Dobra, niech ten... No chodź. Jak to wybuchło? Od kiedy tak? Ole mnie wystraszył.
No, ale czekaj, bo ja prawie zaraz padnę od tych wybuchów. Ja myślę, że te kijanki mogą w nas wjechać. Dobra, to jest... No tu jakby... To, ale nie świeci się na czerwono. Nie, aż tak nie. Brzuch czasami odsłania. Chyba, o. Że... Coś tam dostał. No bo to ma taki punkcik, ale... Uwaga, kijanki idą w nas. No szkoda tej snajper, że tyle pójdzie na niego, ale chyba to i tak jest najlepsza metoda. Jakby mu w nogę... A nogi ma słabe, te takie mięśnie jak gdyby na no... Tak. No ja w nogi strzelam. To jest czerwony, jest. Aha. Strzał czerwony jest. Noga, ręka... Dobra, leży chyba. Jak najbardziej. Jak wziął na siebie te małe smrody. Ale fajnie się tą krwią, nie? Mhm. Gruzum. On coś miał, salwę czasem miał przy sobie. Czuj strzał, jakbyś chciał. No, obowiązkowo. Niewiele zostało ammo, ale... Okay. Muzyka się nasila. Aha, głowa, nie? U niego. Tak. Zbiłeś? No kurczę, ale ten trójstrzał nie jest dobry do celowania takiego precyzyjnego, nie? O, lancer właśnie spoko, ale... A wiesz co? Może z góry? O, leć! Ach, kurczę. Te małe bobki, a, skończyło się. A jak ten nasz LT i Y? I co, zszokował kogoś Jack, czy nie bardzo? Ja jeszcze nie potrzebny. A jest, dobra, nie, poradził go prądem, mega! Tak, powiem ci, że Jack tak. Daje radę. Tak. Ten lancerka, dobra, jak się dobrze... Jak się lancerka dobrze przeładuje... Tak. To dość dużo zabierze, ale się uparł na ciebie. Nie, na Jacka. Biedaczek. Faktycznie. Za co? I co, bierzesz? Głowa. Kuszą nie, czasem, nie? Ale chyba wolę tę snajperkę. Jest dwa razy ammo. Wezmę jedno. Jest embar. Nie chcesz ammo? O, no. Będzie do snajpy od razu. Dobra, żeby gdzieś tam wejść chociaż. No i jest, czekaj, ale są roboty. Chyba by dobrze było je zepsuć, tylko nie wiem, czy się uda, żeby nie zauważyły. Jeden zjechał. Da radę tam wejść jakoś? Niepostrzeżenie? Chyba już nie, nie? Spróbuję przejść koło tego, bo jeszcze u góry był jeden, ale ten mnie chyba zauważy. Nie, to one już są do siebie zwrócone i jest safe. Już co? Polecę z drugiej strony. A ja tu? Nie, chyba tu mogę podejść niezauważony, o. Tylko nie wiem, czy... Te, co leżą na ziemi, czy one mogą coś nam zrobić, bo się świecą też. Dobra, one się chyba mogą. Też możesz wbijać. Uwaga. A, to był dobry pomysł, nawet powtórzę go. I jeszcze nasz kolega może razić tymi nowymi zabawkami. Okaże się, że wiesz, na koniec gry, a my się dopiero nauczymy korzystać z tych najlepszych rzeczy. No, jeszcze nie koniec. Znaczy no, teraz nie. Dopiero co nam dali te zabawki. Wszyscy, nie? Czy jeszcze ktoś? A tam był safe. Co to tak? Prumka? A. Pan Prumka. I co to mam? GL-a. Ty? Jacek, otwieraj. Coś dla ciebie. Tak, kolejne punkty.
Ile my mamy ich? 20 już, można by było wydać na głupotę, nie? Na przykład coś z pasywki? Jeszcze tak patrzę. Wiesz, może fabularnie dostaniemy jeszcze kolejne tutaj wsparcie, no, i też będzie drzewko, trochę będzie. Nie? No to możemy zostawić na później punkty, nie? No też. Dobra. A złota są w pobocznych, nie? I chyba tylko na ostatnim slocie, nie? Tak. Dobra, to co? Pukamy. Czyli poboczne są ważne. Nawet mega, bo mają mega wpływ na to, co później się używa. Jeden dla Jacka. Aż się nie chce otwierać. A zagramy. To jest to miejsce, gdzie byliśmy? Nie, bardzo podobne. Podobne, tak. Też z takim skanowaniem terenu. Czyli znowu jakaś minigra pewnie. Jednak te cartridge działają. O, wieżyczki aktywne. We can worry about leaving after we get the data we need. Just gotta find a transmission that matches the other signals we found. Ale my już przecież wszystko widzieliśmy. No. To jest dziwne, że... O, patrz, to się nazywa strzał. Ale tu jest lab już. Ale jak my go nie widzieliśmy, nie? Nie, dopiero tutaj. Dopiero tutaj, to jest fabułka. Czekaj, tu wyślemy naszego kumpla. To możemy jeszcze dojść do łodzi. A przy łodzi się pożegnać, nie? No, w sumie spoko, nie? Dobre miejsce. O ile ta droga do łodzi będzie krótka i usłana różami, bo jakby nie patrzeć... O, znowu coś do Jacka? Jakby nie patrzeć, maskowanie. Maskowanie. O kurczę, serio? I tu jest nowe wsparcie. Tak, też pewnie w jakichś późniejszych misjach pobocznych. Tylko teraz nie wiem, co lepsze, czy leczenie, czy maskowanie, nie? A, do testów ja sobie włączę. Wiesz co? Nawet my musimy chyba włączyć, żeby przejść przed wieżyczkami, nie? To miało być gdzieś aktywne. Dobra, są wieżyczki, to tu musimy chyba aktywować to. Okej. To co, odpalamy? Odpalamy. Idziemy, nie? O, no, cała naprzód. Ale fajne. No. I nawet łódź na mapie zaznaczona. O, to jeszcze nie koniec. No to ja też mam snajpę. Też mam snajpę, tylko oni wszyscy są pochowani. Kurde, lód skruszył. Dobra, jeden leży. Dobra, wysyłam Jacka. Kurczę, o, jest. Super. To jest snajperka na ten sam, co... No... Ole, chedzi. Mam też go. Nie, ze snajperką w tej grze to się można tak bawić. Cudo. Najlepsza broń. No i ta pół snajperka. To jest ammo do snajperki. No, warto zebrać, no, nie? Też to będą, 14 dobijają. O, jak chcesz, to... masz full? 10 mam. To chodź jeszcze tu. To idę, ale nie wiem, czy on mi nie znika maskowanie. Nie wiem, czy mam odpalić raz testowo, czy po prostu Jacek miałby to. Też mi nie ten. Dobra. Mam full, 15. To co, znowu zjazd na wrogów? Tak, jeszcze łódź. Przez Poznań. Tak. A nie, nie mogę zobaczyć? Nie mogę zobaczyć. A, nam ukrywają. Niewidzialne ściany. Look, I gotta ask you something. Once you get yourself answers. Yeah. What then? I mean, what happens next? Zobaczymy. Look, I know you're not exactly thrilled to be in the cog. Hey, if you're worried I'm gonna run off or something.
No. I'm not worried you're gonna run off. Oh no? Well, maybe you should worry. At least a little bit. Oh. Great. Wiesz, bo to maskowanie w sumie też może uratować skórę tak w takiej ostatecznej sytuacji. Jak wróg cię widzi potężny, nagle maskowanie i nie strzela, jak rozumiem. Pewnie. I w tym czasie się wyleczysz, nie? Czym ci się kojarzy to maskowanie? Harry Potter. Wow. A co, Wieśku? Miss Crisisem. A. When we get to the skiff, let's tell Marcus what we're doing. Taki sam jest. Okay. But jakby I got another question. If you did leave, where would you go? Pre or post swarm outbreak? Pre. To co? To jeszcze musimy się na tego laba. A bunker. Tylko mnie zastanawia, jak on był ukryty, że go nie widzieliśmy, nie? Chyba, że go wyciągnęliśmy jakoś. Gdzieś. Nie, ukryty, to tylko fabularnie wyszło. Że gdzieś pod ziemią. Przy czym my możemy sobie tutaj zrobić przerwę, nie? Nie, pewnie, myślę, że dobry moment. Przerwa na rozprostowanie nóg. No dobrze. To w takim razie bardzo, bardzo dziękuję też za wspólnie spędzony czas. Kolejna solidna dawka Gearsów na dziś, więc... Super. Fabularnie też się rozkręca, co cieszy i przypuszczam, że w tym labie też w ogóle będzie działała się magia. Ale to w kolejnym odcinku, oczywiście już wtedy u Kondzia. A tymczasem... No, coś jeszcze? Zapraszamy, bo tam może być końcóweczka tego aktu. O, myślę, że tak, zdecydowanie. Nawet może być taka długa ta końcówka, więc zobaczymy. A tymczasem dobrej nocy, dobrego dnia. Trzymajcie się. Hej, hej. Hej, hej.